Słuchajże tego, ludu głupi i nierozumny. Wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Księga Jeremiasza, 5 rozdział, 21 werset. Zadajmy sobie pytanie, czy rośliny potrafią słuchać? Zanim przecząco pokręcimy głową, spójrzmy na to, co napisali pewni naukowcy. Otóż okazuje się, że w tej dziedzinie naukowej wypracowano mocne dowody na to, iż niektóre rośliny reagują na wysyłane w ich stronę fale dźwięku o określonej częstotliwości. Gdy przykładowo odtwarza się dźwięk latającej pszczoły, kierując strumień dźwięku na roślinę lub wytwarza się fale dźwiękowe o podobnej częstotliwości, to kwiaty niektórych roślin potrafią wytworzyć wtedy więcej nektaru niż w normalnych warunkach. Najwidoczniej listki kwiatu, w cudzysłowie, nasłuchują dźwięku zbliżających się pszczół i niemal natychmiast zwiększają produkcję nektaru. Nasłuch u rośliny, oczywiście nasłuch w cudzysłowie, jest procesem o obopólnej korzyści. Roślina może wtedy mocniej uruchomić swoje możliwości reprodukcyjne, a te z kolei pszczoły, w nagrodę otrzymują zwiększoną partię nektaru. Mamy zdecydowanie efektywną współpracę po obu stronach. Ale jak do tego doszło, że rośliny i pszczoły potrafią tak doskonale ze sobą współpracować, to pozostaje wciąż jeszcze zagadką. Zobaczyliśmy jednakże na tym przykładzie, że rośliny potrafią mieć, w cudzysłowie, uszy, słyszeć i zarazem potrafią słuchać. A ludzie przecież z natury posiadają zmysł słuchu, gdy są zdrowi. Wielu ludzi jest wręcz szczególnie utalentowanych w zakresie słuchu, choćby w dziedzinie muzyki. Jednak często okazuje się, że ludzie nie chcą słuchać, poczynając od dzieci, które gdy są wołane lub napominane przez rodziców, nie zawsze są wtedy skore do słuchania. Starsi ludzie z kolei nie słyszą już dobrze ze względu na wiek. Nieraz okazuje się w szkole lub pracy, że my wszyscy równie często nie jesteśmy skłonni do słuchania. Jako ludzie potrafimy być jednym słowem głusi. I to nawet wtedy, gdy przemawia do nas Bóg. On wręcz woła do nas przez swoje stworzenie, zjawiska natury, katastrofy, używani przez Boga, aby wołać, są również ludzie, jak w przypadku zacytowanego przed chwilką proroka Jeremiasza. Słuchajże tego, ludu głupi i nierozumny, wy, którzy macie uszy, a nie widzicie i macie uszy, a nie słyszycie. Jeremiasza 5:21. I to jest przemienne w skutkach, gdy nie potrafimy słuchać Słowa Bożego. Tak samo dzieje się po dziś dzień. Bóg tak bardzo chciałby, aby ludzie słuchali, a w końcu usłyszeli i otwarli drzwi swoich serc na Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy w innym miejscu Biblii właśnie słowa Pana Jezusa Chrystusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną, o czym komunikuje nam Księga Objawienia, 3 rozdział, 20 werset.